słońcem zaświecone. Mówiono o nim człowiek orkiestra, żywa legenda i prawdziwy Kaszuba. Stanowczy, krytyczny, znany z ciętej riposty, a jednocześnie wrażliwy, kochający i niezastąpiony kierownik zespołu Kaszuby. Postać nietuzinkowa. Pierwszy, honorowy obywatel Kartuz, miłośnik i propagator kultury kaszubskiej. Franek Kwidziński, bo o nim mowa, na zawsze pozostanie w naszych sercach jako nasz tatk. Kartuza uchwałą nr 9/169/2011 z dnia 28 września 2011 roku nadała panu Franciszkowi Kwilińskiemu tytuł honorowego obywatela Kartuz. Dziękuję Radzie za wyższe mi pan Panie Rodzinki się wysłabono tu rozpaku, ale teraz muszę to powiedzieć. Ja chcę chyba podziękować za to, że mamy jego cenię i że żyję pierwszy. Witam wszystkich serdecznie z okazji tej pierwszej rocznicy. Franek, ty tam z góry na pewno patrzysz, ja tu widzisz, stoję teraz na tych moich truskawkach, tam ten twój domek z tyłu był, jest i człowiek tak wspomina, widzisz, niedługo będą truskawki, ty zawsze z żoną przyjechałeś codziennie po te truskawki, a teraz w tym roku już nie ten, nie będzie ciebie, także no pani Lusiu, jak będzie taka możliwość, zapraszam. No Franek, szkoda, brakuje ciebie, naprawdę chyba odczuwa to cały zespół. No staramy się, jak możemy, razem z zarządem prowadzić to, żeby to wszystko dalej było spięte. Trochę nam ten koronawirus przeszkadza, no ale teraz mamy już 2 czerwca i powoli zwalniają te wszystkie wymogi, także niedługo będziemy dalej trenowali, także tam z góry patrzysz, jak coś będzie źle na próbach, to tam daj jakiego grzmota i nas tam jakoś ukierunkuj, jak coś tego. Zawsze wiesz, że liczyliśmy się z twoim zdaniem, chociaż czasem byłeś taki apartny, można powiedzieć, no ale no wiesz, każdy ma swoje te, my też jesteśmy czasem uparci i mamy jakieś ten, także pozdrawiam jako kierownik nowy zespołu wszystkich członków, wszystkich znajomych. Także trzymajcie kciuki za zespół, dopingujcie nam, będziemy się starali robić to jak najlepiej, żeby kultywować tą kaszubszczyznę na naszym rejonie. Także w moim odczuciu, no myślę, że to działa dobrze i do ujzdrzeni. Może Jeremias coś chce jeszcze? Nie. No, się wstydzi, dobra. Na razie, do zobaczenia. Rok bez kierowniku. Każdy więzeni na wino, występ, refleksja. Czemu ce nie ma? Wyjazdy nie ma ce w autobusu drodzi sedzeni po prawej strunie. Twoje twardy zasady, chodź w ostępowoni. Nigdy nie powiedzą, że je umocioni, nigdy nie na rzyku. Jak wchodzą na wino, buście słowi usmiechnioti. Stary stroje, stary waliści, na jaci wszyscy narzykale. Ale to wszystko miało sens. Tworzył historię, nie dla se, ale dla nas wszystkich, piękną historię zespołu. Gdy w niebu występował, jak to spowiedział Kaszubę, on wierno poprawił regionalny zespół pieśni i tańca Kaszubę z Kartuz. Nie bodzę ciebie, nie powiesz, co ty so widzi, co nie, nie powiesz, to musimy zatańcować, ale łez nie pytoni, co my zrobimy z tą piękną historią. Franciszka Kwidzińskiego,
kierownika zespołu pieśni tańca Kaszuby, poznałam ponad 30 lat temu. Moim pierwszym wyjazdem był wyjazd do Włoch na Światowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych. Tam w Pescarze nasz zespół zdobył 5. miejsce na świecie. Kiedy kierownik odbierał statuetkę, byliśmy bardzo wzruszeni, a śpiewając nasz hymn i na słowach z ziemi włoskiej do Polski, byliśmy bardzo wzruszeni i cieszyliśmy się naszym sukcesem. Całą noc kapłem łeżu, hej, hej, tra la la, całą noc kapłem łeżu. Pamiętam kierownika, jego przenikliwy wzrok i wskazujący palec, który towarzyszy mi na każdej próbie, przypominając mi, żebym nigdy nie stała z boku, tylko razem z innymi. Pamiętam też, że musiało mi chyba dobrze iść na próbach, bo szybko dostałam strój i pan Franciszek pokazywał mi tą trudną sztukę układania stroju do walizki z odpowiednią kolejnością i zadbaniem o każdy element, by wszystko, nic się nie pogniotło i wszystko było razem ze sobą i wszystko było ok. I to są takie moje wspomnienia z panem kierownikiem, które mi najbardziej utkwiły w pamięci. Gdy pomyślę sobie o kierowniku i z czym mi się kojarzy, to od razu na myśl przychodzi mi, gdy jesteśmy na występie, ja po kilkunastu latach gry na skrzypcach w naszym zespole tych samych piosenek, zawsze w ten sam sposób. Po kilku latach zacząłem delikatnie urozmaicać coś do nich, dodawać, żeby brzmiało to fajniej, ciekawiej. Aczkolwiek kierownik strasznie lubił tylko te oryginalne wykonania, proste, zwykłe, podstawowe i zawsze jak to grałem troszkę inaczej, to na mnie patrzał przez chwilę. Gdy nie kończyłem dodawać, jak to on mówił, no to on w tym momencie do mikrofonu, czy to na głos, rzucił hasło: skrzypek, nie dodawaj. Ja z kolei, myśląc o kierowniku, mam przed oczyma scenę doboru stroju dla mnie. Mając 16 lat, chciałam wyglądać kobieco, więc poprosiłam kierownika o to, czy mogłabym go troszeczkę zwężyć, dopasować do swojej sylwetki. Natomiast kierownik stanowczo odmówił, podając argument, że ja też kiedyś będę w ciąży i będę potrzebowała większy strój. Zatem kierownik, przyjmując nowych członków zespołu, myślę, że od razu brał pod uwagę, że będziemy w nim do końca życia, tak jak i on. Kierownik w naszym życiu był właściwie od zawsze, od naszych młodzieńczych lat, kiedy poznaliśmy się z Łukaszem, kiedy pisaliśmy swoje prace licencjackie, potem magisterskie, potem braliśmy ślub, też był obecny i na weselu. Potem rodziły się nasze dzieci, które też przychodziły z nami na próby już od kołyski, gdzieś tam ten kaszubski był wokół nich. Dzieci też mają z kierownikiem wspomnienia. Ola, co Ola pamięta? Pamiętasz coś? Jak pamiętasz pan, kierownika? Powiedz. Nie wstydzi się. Powiedziała nam przed nagraniem, że pamięta kierownik. Zawsze jak przychodziła z nami na próbę, dawał jej cukierki. Także był taką osobą też ciepłą, która lubiła dzieci. Był osobą wesołą, pogodną, mającą zawsze odpowiedź na wszystko. Mnie co najbardziej utkwiło w pamięci jego specyficzne poczucie humoru. Jako młoda dziewczyna, może miałam z 17 lat, kierownik do mnie powiedział, że jestem najpiękniejszą dziewczyną w kartuzach. Ja taka uradowana, zadowolona, po czym dodał: jak wszystkie wyjadą. No i czart trysł. Ale był znany mimo wszystko, zawsze podkreślał, że ma najpiękniejsze dziewczyny w zespole. I to było takie miłe. No, mi najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że jak zapisałem się do zespołu przez pierwsze dwa, może trzy lata,
zawsze mi poprawiał na próbach, mówiąc: Gronda, nie mrócz tyle. A podczas śpiewu, podczas tak. Śpiewu, podczas nie mrócz tyle. Czemu ty mrócisz? Czemu ty mrócisz? To było takie właśnie takie, wspomnienie. Tak, specyficznie, tak inaczej powiedziane, które gdzieś tam się w pamięci utkwiło. Tak. Także na pewno kierownik będzie zawsze obecny w naszym życiu, mimo że już go teraz nie ma. Już. Kierownik zawsze pamiętał o naszych urodzinach. Najczęściej świętowaliśmy podczas prób. Zawsze miał przygotowane jakieś kwiatki, czekoladki dla solenizanta. No a kiedy nie było to możliwe podczas albo po próbie, to bardzo często udawało mu się ogarnąć kilka osób, żeby podjechać do solenizanta do domu i osobiście mu zaśpiewać 100 lat. Było to bardzo miłe. Zawsze miał zdolność, żeby namówić osoby, czy po występie, czy po próbie, żeby poświęciły jeszcze troszeczkę czasu i podjechały w dane miejsce, żeby pokazać, że zespół pamięta o urodzinach swoich członków. Bardzo było to miłe. A ja pamiętam, jak zawsze wracałem z kierunkiem do domu. Lubiłem z nim jeździć. Dlatego, że zawsze jeździł najwolniej. Zawsze byliśmy, kurczę, w domu nie o 20, tylko o 22. Miałem z tego domu tylko 15 km. A wszystko było dlatego, że kierownik miał w samochodzie tylko 3 biegi. Jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę. Nie było pozostałych biegów, gdzie w jego samochodzie zawsze było, znaczy zawsze, no było 5 biegów. To on sobie nie dał wmówić, że tam tyle, że jest więcej, że są 3 i tylko tych 3 on używa. A dokładnie to były biegi jedynka, wtedy wchodziła trójeczka i na końcu piąteczka. A jeszcze daj mu powiedzieć, że tam ten. Jeszcze by kłótnie, derchem by kłótnie. Nie? Dla mnie Franciszek Kwidziński nie był tylko kierownikiem zespołu. Traktowałam go jak dziadka, do którego mogę się zwrócić, gdy mam jakiś problem, a on nigdy nie odmówił mi rady i pomocy. Uwielbiałam też słuchać jego opowieści z lat młodości. I chyba tego brakuje mi najbardziej. Naszego kierownika zawsze ceniłam i do tej pory cenię za pracowitość. Ponieważ zarządzanie takim zespołem jak nasz wymaga bardzo dużo czasu i poświęcenia, a on na to poświęcenie zawsze był gotów. To wszystko wytrzymał, ale tak richtig mówiąc, ten zespół to mnie trzymał. I to jest prawda, bo jego łezy, jak on był tak mocno chwery, jego łezy tak on na moc, na siła chciał do tego zespołu. I do ostatniej chwili, nawet w szpitalu, jak on był, on mówił, łeko, on tak podniósł do góry i mówił, a ty wiecie, kto tu jest? I on mówił, Franci, to my jeszcze zagrajemy. I się zespół wodze istniał. I on tak lecie, tak zamknął lecie i tego. Nie także. To widać, że on całe swoje życie przeznaczył na to, żeby ten zespół istniał. I zresztą, bo różne burze życiowe i tego, on to wszystko jakoś potrafił tak wygarnąć, że ten zespół istniał, niezależnie od tego, kto, co, jaką firma, kto co robił. A w ogóle to także czas jak powrót, który wiąże ducha do natury, póki co musimy mączyć, a zużyjemy sznurę. Nasz kierownik nie bez powodu nazywany był człowiekiem orkiestrą, ponieważ świetnie śpiewał, świetnie tańczył i świetnie grał na instrumentach. Pamiętam jeden taki występ szczególny kierownika, jego popis w piosence Memce Kłeudra. Szczególny, ponieważ ja tylko przez 9 lat jeden raz usłyszałam go wykonującego tą piosenkę. Pamiętam, że pękałam ze śmiechu z tego, w jaki sposób śpiewał, w jaki sposób grał. I byłam pod ogromnym wrażeniem. Po prostu był rewelacyjny. I właśnie takiego kierownika, dowcipnego i uśmiechniętego, zapamiętam.
Pana Franciszka Kwidzińskiego poznałam osobiście w 2013 roku. Dał się poznać jako specyficzny człowiek, jedyny i niepowtarzalny. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby traktował jak swoją rodzinę. Minął zaledwie rok, a już dało się zauważyć, ile spraw, obowiązków przejmował on sam. Każdego dnia, sumiennie, pracowicie, z wielką pasją i zaangażowaniem oddawał się swoim obowiązkom. Myślę, że pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, który przyczynił się do ubogacenia naszej pięknej kultury kaszubskiej, nie tylko tutaj w kraju, ale i na świecie. Było to jakieś 20 lat temu w Grecji. Kierownik zaprosił nas na wieczór grecki. Wszystkie dziewczyny się pięknie ubrały, wymalowały. Czekamy sobie na kierownika przed hotelem. I jakież było nasze zaskoczenie, kiedy kierownik przyszedł i każdej dziewczynie wręczył przepiękną różę. A różnie to z nim bywało. Poza tym, że miał niesamowite poczucie humoru, złościł się na nas, wychowywał nas i zawsze powtarzał, że ma najpiękniejsze dziewczyny w zespole. Tak największym wspomnieniem dla mnie to jest jubileusz 70-lecia zespołu Kaszuby. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz przyjął w 1947 roku. Natomiast pierwszy występ jeszcze pod nazwą Weledzi odbył się z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Gdańska w 1946 roku. Umownie jest to data powstania zespołu. Zespół poza Kartuzy wyjeżdżał ponad 800 razy, ale nie moglibyśmy podziwiać dzisiaj naszego dostojnego jubilata, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. I tak na przestrzeni lat od 1946 do 2016 kierownikami zespołu byli Marta Bistron, Alojzy Kamiński, Stanisław Itrich, Stanisław Wichert, Józef Brylowski, Henryk Szała, Brunon Bękowski, a od 1961 roku nieprzerwanie Franciszek Kwidziński. I trzeba zaznaczyć, że jest wybierany przez członków zespołu. Ewenementem na skalę kraju jest świetlica mieszcząca się przy ulicy Gdańskiej. Franciszek Kwidziński, chcąc ocalić od zapomnienia, zgromadził niezliczone ilości dyplomów, pamiątek świadczących o znamienitej przeszłości zespołu. Znajdują się tam także jedyny w swoim rodzaju zbiór 69 tomów kronik, 5 prac magisterskich i 3 licencjackie traktujące o zespole. Na temat dokonań napisano też setki artykułów w prasie polskiej i zagranicznej. Pozwolę sobie przytoczyć jedno zdanie wypowiedzi Franka Kwidzińskiego dla naszego pisma, bodajże studenckiego, Dzwonka Kaszeb-Ścigłe. Franek rzekł tak: dbając o sprawy zespołu, nie patrzę na zegarek i nie pytam, ile z tego będę miał. I to właśnie w bezgranicznym oddaniu swojej pasji przez wszystkich członków, to właśnie w tym tkwi tajemnica jego sukcesów i trwałości. Thank you.
Ja przeżyłam tyle jubileuszów, ale to był występ udany. Był bardzo szczęśliwy i to ja zapamiętałam najbardziej. Oh,
Szanowny kierowniku. Buena mu trema. Chciałabym w imieniu zespołów podziękować ci za to, że przez tyle lat z nami jesteś, mimo różnych grzmotów i tam wszystko się może zdarzyć. Tak pięknie ksiądz Adam powiedział na kazaniu, że my w tym zespole naprawdę się zbliżamy. Wszędzie są jakieś kłótnie, na pewno, bo to czasem coś komuś nie pasuje, ale na końcu jest zgoda i za to chcieliśmy ci serdecznie podziękować. Chcę coś powiedzieć, że ja płaczę, cholera. Nie, bo chcę jeszcze coś powiedzieć i podziękować zespołowi i rodzicom tych dzieci. Muszę ładnie ich mieć trzy razy, bo nie mogę wytrzymać. Dziękuję. Ja chciałem podziękować tym rodzicom, mężom, żonom, że oni mają te cerkwe wyższe, że oni mogą te dzieci pójść do zespołu. Tyle lat my istniejemy i w jedno jakoś się trzymiemy, ale co z głęży jest knepoma, a jak mamy to jak ich nadto, to bez tej przestrzeń ta zespołu. Nie, wiem, cię nie mogę mówić. Ale jak mam osobisty, a jak mam osobisty koncert? W większości będzie tam płynny komat z pracy. Zespołu, to są też to inaczej ścisły.
Kierowniku, a teraz kochany, łeś, kierowniku.